Arystoteles twierdził, że człowiek to zoon politikon, czyli zwierzę społeczne. Cechy umożliwiające współżycie w grupie, budowanie wspólnoty, obywatelskość miały odróżniać nasz gatunek od pozostałych stworzeń. Wspólnota, altruizm, społeczeństwo obywatelskie wygląda na to, że to raczej nie o nas. Wygląda na to, że to już raczej o pszczołach. Przypomina o tym książka Pszczoły. Piotr Socha, jej autor, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych grafików i najpopularniejszych ilustratorów prasowych. Jego ilustracje są bardzo charakterystyczne, epickie, pełne zabawnych detali, których odkrywanie, często ze szkłem powiększającym, bywa większą frajdą intelektualną niż czytanie tekstu, które mają za zadanie ilustrować. Nie miałem więc wątpliwości, że książka jego autorstwa będzie lekturą wielopoziomową. Owszem, mamy w niej tekst, popularno-naukowy, przystępny, opracowany przez Wojciecha Grajkowskiego, dyskretnie błąkający się u dołu każdej strony. Tekst, który jest właściwie tylko ilustracją do oszałamiających ilustracji. Pszczoły to sprawa poważna, ale Socha doskonale wie, że na sprawy poważne należy spoglądać z czułością, ale i okiem lekko przymrużonym, żeby przypadkiem do ich opisu nie wkradł się patos. Bez patosu mamy więc opowiedzianą historię, a nawet prehistorię pszczół, ich typologię, zwyczaje, prospołeczne zachowania, zasady porozumiewania się. Mamy też pszczoły w kulturach, mitologiach i religiach i mamy informacje dotyczące pszczelarstwa na różnych kontynentach. I mamy rysunki uli figuralnych, których nie da się opisać. Trzeba je po prostu zobaczyć. Wreszcie mamy mnóstwo ciekawych i ważnych informacji oraz wskazówek, jak można wspólnie pomóc pszczołom w cywilizowanym świecie, który wcale nie jest im przyjazny. Staram się nie nadużywać słowa arcydzieło, ale ta książka o arcydzieło z pewnością się ociera i chyba też przywraca, chociaż na chwilę, wiarę w sensowność definicji Arystotelesa.